To było twoje 50. spotkanie w Gryfie. Jak je oceniasz? No ogólnie ze spotkania nie jestem zadowolony. Rywar tutaj dał nam ciężkie warunki do spełnienia. Dużo walki. Wiadomo, no, przyjechaliśmy tutaj, spojrzeliśmy na to boisko, no to aż się załamaliśmy. No, nie było dobre. Jedno z gorszych boisk tutaj w lidze. Na szczęście daliśmy radę, pokazaliśmy, że zasługujemy na to zwycięstwo. Z przebiegu całego spotkania wydaje mi się, że byliśmy zdecydowanie lepsi. Szkoda tej straconej bramki w 90. minucie. W meczu sparingowym z Jantarem nie strzeliłeś karnego. Teraz nie obawiałeś się podejść? Oczywiście, że nie. Liga tutaj to jest całkiem co innego. Będę podchodził do karnych do pierwszego straconego, niewtrafionego. Jeżeli nie wtrafię, już więcej nie podejdę. Dwie bramki, czyli będziesz walczył o króla strzelców ponownie? Takie mam założenie, aby tutaj powalczyć o króla strzelców. Odeszło mi dwóch rywali do tego. Mam nadzieję, że się uda. A przy okazji powalczyć tutaj o pobicie naszego trenera, tak, w historii klubu.